Witam, przedstawię Wam dzisiaj nowe info o becie 1.5, ponieważ zostanie ona wydana w następny piątek. I już Wam mówię, co będzie dodane do gry. Po pierwsze, deszcz i śnieg, statystyki i osiągnięcia, świerki sosna, każdy rodzaj drzewa będzie miał swoją sadzonkę, nie tak jak teraz, że z każdej sadzonki wypada drzewo jasne. Będą po prostu dodane małe brzuski i sosny i tak dalej. Zostanie dodana czujka na tory, czyli będzie działała ona jak płytka naciskowa, tylko że po najechaniu wózkiem nie będziemy tracić szybkości. Będą dodane napędzane tory, mniejsza ilość sadzonek z drzew. Gdy piorun uderzy w świnię, to zamieni się ona w zombie pigmena. Usunięcie możliwości wspinania się po drabinie składających się z drabin położonych co dwa bloki. Czyli myślę, że to jest akurat okej rzecz, bo to tak dziwnie wygląda w sumie. Wspinamy się na drabinie co dwa bloki, ale tutaj Team Mojanga poszedł... Mojang? Czy Team Mojang? Mojang? Czy Mojanga? Mojang? Nie wiem. Poszedł na kompromis, nieważne kto. Wyrabiając drabiny otrzymamy dwie sztuki zamiast jednej. Czyli taki kompromis. Zostaną naprawione też boczne tekstury trawy oraz cząsteczki śniegu unoszące się spod stóp podczas schodzenia po śniegu. Będzie coś takiego też dodane, że jeśli pochodnia będzie przy jakimś zbiorniku, znaczy nie zbiorniku, przy śniegu lub lodzie, to lód się roztopi i możliwe, że jeśli będzie padał deszcz, to będzie gasił on pochodnie. Myślę, że tutaj o tym powiedziałem jasno. I te napędzone tory, miejmy nadzieję, że będzie robiło się tak, bo w końcu będzie przydatne do czegoś to złoto. I sadzonka. I to już wszystko. Sadzonki po prostu będą wypadały w mniejszej ilości, nie tak jak teraz, że wraca się z wyprawy i ma się po 8 staków, nie wiem, 8 staków, kurde... z tych sadzonek nie ma co z nimi zrobić. Więc zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Gdy wyjdzie beta 1.5, nagram tutaj o tym, co zostało dodane i tak dalej. Więc zapraszam do oglądania. Na razie, cześć.